Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję oraz test karty graficznej od Gigabyte'a. Jest to więc kolejna konstrukcja Gigabyte'a, którą będziemy sobie testowali. Natomiast tym razem jest to GTX 770, również z chłodzeniem Windforce 3 i podkręcona przez producenta. Zapraszam. No i słuchajcie, na początek przyjrzymy się troszeczkę karcie graficznej i kilka słów na temat, dosłownie kilka słów, garść informacji na temat specyfikacji technicznej. Jak widzimy, samo PCB jest lakierowane na czarno, lakier jest błyszczący, wygląda to dosyć elegancko, będzie na pewno pasowało, jeżeli macie taką płytę główną, tudzież podobną. Sama karta komunikuje się z komputerem slotem PCI Express razy 16, oczywiście w standardzie 3.0 i mamy tutaj dwa mostki do połączenia tej karty w konfiguracji SLI. Co do długości karty, no konstrukcja do najkrótszych nie należy. Zobaczmy sobie, ile wynosi schłodzenie. Aha, tu jeszcze jedna uwaga, bo od razu Wam to pokazuję i pokażę też na filmie, jak karta wygląda w komputerze, że sam układ chłodzenia również delikatnie przedłuża tą kartę i jeszcze obudowa chłodzenia też tu troszeczkę wystaje. Możecie się teraz dokładnie przyjrzeć. Zmierzmy sobie jej długość od śledzia aż do końca układu chłodzenia. Jak widzicie, to jest około 28 cm. Myślę, że to widać dosyć dobrze. Tak więc konstrukcja do najmniejszych nie należy, natomiast no, demonem wielkości też karta nie jest. To, co jest charakterystycznym elementem, to jest chłodzenie. Oczywiście Windforce z trzema wentylatorami. Cały radiator został podzielony na dwie części, dosyć duże. Bardzo mamy, no to jest praktycznie identyczny układ w niedawno testowanej też karcie od Gigabyte'a, czyli ta sama ilość rurek cieplnych, ta sama grubość, takie same radiatory, ten mamy bardziej ażurowy, drugi bardziej spójny, można to zobaczyć nawet bez zdejmowania chłodzenia. Co do chłodzenia sekcji zasilania oraz procesora, to no myślę, że z tej strony to będzie nawet lepiej widać. I pamięci, przepraszam, to jak najbardziej pamięci, jak i sekcja zasilania karty graficznej również jest chłodzona. Oczywiście mam tutaj takie stosunkowo niewielkie aluminiowe radiatory. Co do możliwości podpięcia wejść zasilania, co do konieczności w zasadzie podpięcia miejsc zasilania, no to tutaj potrzebujemy jedno złącze 6 oraz jedno złącze 8-pinowe. Co do gniazd wejść i wyjść, to tak, mamy standardowy układ, czyli pełnowymiarowy DisplayPort, pełnowymiarowy port HDMI oraz dwa razy DVI. Karta pod tym względem można powiedzieć, że niewiele odbiega od konkurencji. Natomiast co do parametrów technicznych tej karty, no to tutaj mamy zainstalowane 2 GB pamięci typu oczywiście GDDR5, szyna 256-bitowa, a taktowanie pamięci fizyczne 1753. Mówię to też dlatego, żebyście pamiętali, że jeżeli chcecie znać taktowanie efektywne, tą wartość musicie sobie pomnożyć razy 4. Co do taktowania procesora, to mamy w standardzie 1137 MHz, czyli jak najbardziej konstrukcja podkręcona, jedna z wyżej podkręconych, a w trybie boost 1189 MHz. Jednostki cieniujące 1536, czyli całkowity oczywiście standard. 28 nanometrów, proces technologiczny, w jakim ta karta została wykonana. Tu teraz na koniec, zanim zaczniemy dalsze testy, chciałem Wam zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Oczywiście zmierzymy sobie i pobór prądu, i głośność pracy, i temperatury. I co do dwóch ostatnich parametrów. Niestety, ale one nam rzetelnie karty nie ocenią. Dlaczego? Ponieważ to jest kolejny przykład, dlaczego karty przez redaktorów nie powinny być rozkręcane. Nie wiedziałbym, ponieważ sama karta nie ma żadnych plomb. Natomiast ktoś potrafił ją rozkręcić, ale już nie potrafił je skręcić. Dwie śrubki są przykręcone jak najbardziej prawidłowo, ale trzecia nie. Przez to tutaj trzymanie karty również nie jest do końca prawidłowe. Nie wiadomo, czy pasta termoprzewodząca została wymieniona, czy po prostu karta została rozkręcona i jak pasta się trochę przesuszyła, całe zostało z powrotem skręcone. Dlatego o ile sobie ocenimy tą kartę również pod kątem i temperatur, i głośności pracy, no to pamiętajcie, że konstrukcję, którą wykupicie, będzie na pewno miała ciut inne wyniki, o ile nie dużo inne, co też niestety mieliśmy okazję widzieć kiedyś. Tradycyjnie już nasze testy będziemy rozpoczynali od pomiaru głośności, sprawdzenia, ile prądu pobiera nieobciążona platforma. No i oczywiście pomierzymy sobie temperatury. Co do wentylatorów, słuchajcie, w obudowie wszystkie już są powyłączane. Ja teraz wyłączam wentylatory na procesorze, tak więc tutaj te za chwilę staną. W tym czasie zobaczmy sobie pobór prądu przez całą platformę.
Jak widzicie, ten wynosi około 70 W. To jest taka ta wartość jedna z niższych, czy prawie że najniższa. I co do temperatury procesora, to dla jednostki nieobciążanej, dla nieobciążanej karty graficznej to 33 stopnie Celsjusza. To jest temperatura minimalna i aktualna zarazem. Jak widzimy, wentylatory już wszystkie stanęły, tak więc zostaje nam tylko zasilacz i karta właśnie graficzna. Ja się wyciszam i posłuchajmy, jak głośny będzie to zestaw nieobciążany. No około 37,5 dB. Taka wartość będzie tutaj reprezentatywna. Ja w tym momencie w takim razie będę włączał sobie program FureMark pełnoekranowo, który obciąży nam kartę graficzną i sprawdzimy sobie i jej głośność, i temperatury. Potem dodamy do tego jeszcze FureMarka i zobaczymy, ile prądu będzie pobierała platforma. Ok, słuchajcie, jak widzimy, karta graficzna jest tutaj już od dłuższego czasu obciążana, na tyle długo, że temperatura jest już bardzo unormowana. Tylko orientacyjnie to nie jest ten pomiar, który będziecie widzieli, możecie zobaczyć, ile pobiera sama karta graficzna przy obciążaniu. Oczywiście razem z całym zestawem, ale nie jest obciążany ani procesor, ani nic więcej. To jest około 350 kilku wat. Ja teraz się wyciszę, najpierw sobie zrobimy pomiar głośności. Oczywiście jeszcze jedna uwaga, wentylatory powyłączane. DB, to jest ta wartość taka najniższa, natomiast ona tutaj sobie skacze w takim zakresie do około 47,5 dB. Teraz tak, wyłączamy sobie na chwilę FureMarka i zobaczmy temperatury maksymalne, jakie tutaj były. 78 stopni Celsjusza, taktowanie 1200, tachometr, o, mamy 2800 obrotów, co stanowiło około 64% tej wartości maksymalnej. Tak więc ja teraz dorzucam jeszcze program Prime do całości i sprawdzimy sobie pobór prądu przez całą platformę. Obciążana jest już cała platforma, czyli i procesor, i karta graficzna, i możemy zobaczyć w tym momencie pobór prądu chwilowy 450 kilka wat. Jak widzicie, teraz troszeczkę spadł, zaraz pewnie sobie wzrośnie, natomiast o, już zaczynał wzrastać. Natomiast my zobaczmy sobie pobór maksymalny 478,7 W. Teraz zobaczmy, jak prezentuje się karta graficzna w naszym zestawie testowym, jak wygląda całość w obudowie. To przede wszystkim, co się Wam rzuca w oczy, no to dosyć duża długość karty. Samo PCB jest krótsze, natomiast tutaj układ chłodzenia Windforce z trzema wentylatorami wystaje delikatnie poza obrys samej PCB, samej karty graficznej, przedłużając dodatkowo jej długość. Mamy podpięcia te, o których Wam wspominałem, czyli jedno 8, jedno 6 pinowe. Z ich odłączeniem tutaj nie ma najmniejszego problemu. Co do tego, ile slotów jest zajęte, to również widzieliście, to oczywiście również możecie przeczytać. To są dwa sloty, natomiast oczywiście najlepiej pozostawić przynajmniej ten trzeci również pusty, tak żeby karta graficzna mogła dostawać trochę powietrza, świeżego powietrza. Tak więc całość wygląda moim zdaniem całkiem przyzwoicie, całkiem elegancko. Słuchajcie, rozpoczynamy sobie teraz test chyba, który będzie Was najbardziej interesował, czyli Battlefield. Jeszcze trójka i pewnie przy trójce zostanę. Zobaczmy opcję. Grafika, oczywiście Full HD, szczegółowość na Ultra. Wznawiamy sobie rozgrywkę. Gdzieś tutaj trafimy może od razu. Jak będzie posterunek wojskowy. To nie jest mapa na 64, a na 32 graczy. Zobaczmy, gdzieś tu się może spróbujemy przedostać. W tym momencie w lewym górnym narożniku widzicie oczywiście ilość generowanych klatek na sekundę. O, tutaj gdzieś musi być przeciwnik, już wiemy gdzie. Nam się tutaj troszeczkę uciekł. Próbujemy go tak dostać. Okay. Się zdziwi, jeżeli tu jeszcze... Oj, nie, tam poleciał. Gdzie on poszedł? A, tył mnie zaszedł. Tak więc jak widzicie, ilość generowanych klatek
nawet w rozdzielczości Full HD i ustawieniach szczegółowości na Ultra pozwala nam tutaj bez problemu na komfortową rozgrywkę. Ja jak się tylko drodze włączam sobie pomiar i wracam do Was w zasadzie już z wynikami i wnioskami. Więc włączamy pomiar. Jeżeli nie dowidzieliście tych klatek na sekundę, nic się nie przejmujcie, ponieważ ten wykres będzie wrzucony na portal w takiej rozdzielczości, że ze spokojem sobie go doczytacie. Ja do Was zaraz wracam. Jesteśmy już po testach naszego GTX 770 od Gigabyte. Kartę sobie możemy tu spokojnie odłożyć, tylko się nie przewróć. I kilka słów na temat wyników, omówienia wyników i oczywiście podsumowanie. Zacznę od temperatury i głośności pracy, ponieważ tak jak na wstępie Wam mówiłem, niestety, mimo iż tutaj oczywiście te testy również przeprowadziliśmy, po raz kolejny mamy do czynienia z konstrukcją, która została wcześniej rozkręcona, a jak pokazały testy wcześniejszej konstrukcji Asusa, no z uwagi na samą ingerencję tutaj tak człowieka, nie można powiedzieć, że w 100% te wyniki, które my uzyskaliśmy, czy też uzyskam każde następne redakcje, czy nawet redakcje wcześniej, które te karty testowały, są wiarygodne, ponieważ wyniki mogą różnić się znacznie. Tam w przypadku karty Asusa to było nawet, jak dobrze pamiętam, około 10 stopni Celsjusza i oczywiście odbiło się to również na głośności pracy. Ta karta również była rozkręcana, dlatego mi w zasadzie pozostaje tylko i wyłącznie domniemywać, że prawdopodobnie gdyby nikt wcześniej tutaj przy tej karcie dość nieumiejętnie nie grzebał, no to te wyniki mogłyby być jeszcze tylko lepsze. Natomiast to, co pokazały te nasze dzisiejsze testy, karta i jest dobrą konstrukcją, jeżeli chodzi o głośność, jak i temperaturę. Mimo tutaj wcześniejszej ingerencji, te temperatury plasowały się na całkiem przyjemnym poziomie, zarówno w porównaniu do innych kart, innych modeli, innych producentów, jak i do innych GTX-ów 770. Gigabyte tutaj dość dobrze sobie poradził. I to samo dotyczy głośności. Tutaj również to nie jest demon cichej pracy, tak? Ale też to nie jest karta jakoś super głośna, ona również pasowuje się w środek stawki, także bardzo dobrze pod tym względem sobie konstrukcja Gigabyte WinForce 3 poradziła. Co do poboru prądu, to tutaj karta mnie, można powiedzieć, że troszeczkę zaskoczyła, ponieważ spodziewałem się delikatnie wyższego poboru prądu przez całą platformę i mimo, że no nie opieramy się na wynikach takich, powiedzmy, cząstkowych, te, które Wam powiedziałem, pokazałem właściwie przy teście, kiedy była obciążona tylko karta graficzna, a nie cała platforma, no tutaj również tą różnicę widać. Na korzyść oczywiście karty od Gigabyte'a. Co do wyników wydajnościowych, no to tutaj oczywiście to, że karta została rozkręcona, w zasadzie praktycznie żadnego znaczenia nie ma. I konstrukcja dzisiaj testowana jak najbardziej jest kartą dla graczy. To pokazały nam testy z gier, gdzie karta miała bardzo dobre wyniki i mimo, że tutaj nie miała najwyższych taktowań z tych nawet konstrukcji oczywiście podkręconych 770, to wyniki były bardzo imponujące, zarówno w ustawieniach niskich w przypadku Battlefielda dla rozgrywki jednoosobowej, dla kampanii, jak i w przypadku Medala, gdzie te ustawienia mieliśmy wysokie. Co w przypadku rozgrywki wieloosobowej, czyli multiplayer, zarówno w Battlefield, jak i w Medal of Honor Warfighter, tutaj karta też radzi sobie bardzo dobrze, gra jest płynna, nie ma żadnych praktycznie większych przycięć, które mogłyby wpłynąć negatywnie oczywiście na wynik samej rozgrywki. W Far Cry'u gra również bardzo dobrze sobie poradziła, chociaż sama gra jest dosyć humorystyczna i wybredna pod względem kart graficznych. To, że to jest konstrukcja wydajna, również potwierdzają nasze testy syntetyczne, zarówno 3D Mark Firestrike, jak i również 3D Mark 11. Podsumowując, moim zdaniem jest to karta bardzo dobra. Nie jest najwydajniejsza, natomiast jest jak najbardziej w bardzo ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o karty graficzne dla graczy. Przy tym ta karta nie jest najgłośniejsza, nie ma najwyższych temperatur, tak naprawdę z oryginalnym chłodzeniem, czy nierozbieranym chłodzeniem mogłoby być, mi się wydaje, tylko jeszcze lepiej. I ta karta pod tym względem na tle konkurencji wypada naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Co do poboru prądu, to tu już wspominałem, teraz na koniec jeszcze tylko powtórzę, też duży plus dla konstrukcji Gigabyte'a, ponieważ ta karta nie jest najbardziej energochłonna, jeżeli chodzi o to, co ciągnie nam cały zestaw z gniazdka. Moim zdaniem ta karta nie tylko może dostać więc maksymalną ocenę 5 gwiazdek, ale również rekomendacje naszej redakcji. Oczywiście na razie tak słodzimy. Pamiętajcie, że ta karta nie jest bez wad, tak? Bo są konstrukcje cichsze, są konstrukcje, które mogą nam zaoferować również większą wydajność,
niższy pobór prądu. Są konstrukcje mniejsze, ponieważ to też karta najmniejsza nie jest. Natomiast Gigabyte tutaj pod tym względem jest taki, moim zdaniem, bardzo zrównoważony, przy bardzo dobrej wydajności, dlatego karta otrzymuje również naszą rekomendację i myślę, że gdybym miał osobiście rozważać zakup kupna karty dla graczy, jak najbardziej również zwróciłbym uwagę na tą konstrukcję. Moi drodzy, to jest na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.